Cześć dzień, dobry, ledwo co zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, pełne fenomenalnych kolarskich emocji, które nie ukrywam pod koniec, troszkę mnie już przytłoczyły swoją intensywnością, liczbą generalnie przepychem, to już zaczynamy kolejny tydzień, kolejny tydzień, w którym mamy Tour de Pologne i kobiecy Tour de France. Ja nazywam się Marek Dyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie, a raczej powinienem powiedzieć, że nie nadążam z komentowaniem dla Was najważniejszych wydarzeń w wyczynowym kolarstwie. Tyle ich jest. Sezon olimpijski jest napakowany po prostu wrażeniami, kalendarzowymi. Aż pęka w szwach. Mamy naprawdę bardzo wiele wydarzeń w każdej odmianie kolarstwa, biorąc pod uwagę, że poza y, tradycyjnie kolarstwem szosowym, męskim, kolarstwem szosowym, kobiecym, które y, no, jest w tym roku w cieniu, i nie ukrywajmy, jest w tym roku w cieniu. Y, y, Mamy jeszcze kolarstwo MTB, które sam uprawiam i które sam śledzę. Y, y, a jest, dzieje się jeszcze tyle poza tym wszystkim, trudno z tym nadążyć, dlatego skupiam się tylko na tych rzeczach, które jestem w stanie śledzić i tylko na tych, o których jestem w stanie powiedzieć choćby kilka słów. Zatem dzień po zakończeniu igrzysk w Paryżu, zakończeniu. Przepięknym zakończeniu wspaniałym. Z, po pierwsze, jeśli chodzi o samą ceremonię, ale także jeśli chodzi o polskie emocje, o medal Darii Pikulik na torze, to tuż po tym przepięknym zakończeniu ruszamy. Tak w ogóle nie zwalniamy tempa. Daria Pikulik nie zwalnia tempa. To raz bierze udział w kobiecym Tour de France. A Fa również nie mogą nawet wziąć chwili oddechu, ponieważ najważniejszy wyścig w Polsce, czyli Tour de Poloń, jedyna tak naprawdę ma. Marka znana, kolarska marka znana szerszej publiczności w Polsce, tym wszystkim widzom, którzy kojarzą po prostu kolarstwo jako sport, jako jakiś sport, który leci w telewizji, tym wszystkim widzom, którzy właśnie dużo oglądali Igrzyska Olimpijskie jako wydarzenie. Ale też no, święto, święto fanów kolarstwa. Na no, równolegle Tour de France, kobiet, marka, która dopiero powstaje. Mm, oczywiście, że były w przeszłości, w latach 80., w latach 90., kobiety Tour de France, pełnowymiarowe tak naprawdę, natomiast no, one ugięły się pod problemami finansowymi, problemami logistycznymi. Teraz Tour de France, pod, organizowany przez ASO, pod marką Tour de France, korzystający z marki Tour de France, Marki tour de France, która, tak jak Tour de Poloń w Polsce, jest największą i jedyną marką kolarską, tak naprawdę, to Tour de France jest największą marką dla świe na świecie. I oczywiście można mówić, że kobiecy Tour de France w obecnej formie to nie jest wielki tour, bo to jest de facto wyścig tygodniowy. Można mówić różne rzeczy, ale to jest w zasadzie już teraz największa marka w kobietym kolarstwie, choć oczywiście mamy Giro d'Italia, choć mamy klasyki. Ale po kolei, Tour de Poloń. Wiecie dobrze: ci, którzy mnie znają, słuchają, czytają od lat, wiecie dobrze, że do Tour de Poloń mam stosunek szczery i krytyczny. Jest on daleki od czepiania się memicznych balonów, absurdalnej komercjalizacji i wszystkich łatek, które można przyszyć Lankteam'owi. Staram się ten wyścig zawsze oceniać fair. I fair muszę powiedzieć, że w tym roku... Spoko! Naprawdę, słuchajcie, tour de polońce zapowiada się spoko. Nie mówię, że czekałem na niego w jakiś wyjątkowy sposób, bo właśnie kalendarz jest absolutnie przeładowany. Ciężko jest śledzić nawet najważniejsze wyścigi tygodniowe Dufine, Tour de Suisse, Tirino Adriatico, Paryżnica. Choć właśnie Paryżnica, Tirino Adriatico, kraj basków w Katalonii mają tę przewagę, że są wcześniej w sezonie, w związku z tym nie jesteśmy jeszcze tak przesyceni, nie jesteśmy tak najedzeni tymi emocjami. Mieliśmy genialny sezon kolarski w tym roku, so far. Do tej pory mieliśmy tak świetne klasyki z Wanderpołem. Mieliśmy dublet Pogaczara, mieliśmy świetne tygodniówki, tak, mieliśmy genialne igrzyska, na których Remko zrobił cudowną rzecz. Gdzie tutaj Tour de Poloń, tak? Gdzie, gdzie tutaj mały tygodniowy wyścig, nawet jeśli on jest nasz, to, to nie jest ta skala, bądźmy fair, tak? Natomiast yy, natomiast trzeba uczciwie przyznać, że jako wyścig tygodniowy, jako ten world tourowy wyścig tygodniowy może nieco mniejszy, tegoroczny Tour de Poloń zapowiada się naprawdę fajnie. Trasa jest ciekawa, trasa jest zbalansowana. Trasa jak na nasze warunki, dostępne drogi, infrastrukturę, hotele to wszystko słyszycie co roku, tak, że są problemy że tutaj kolarze muszą mieszkać w hotelach. Nie chcemy, żeby podróżowali za daleko, co nie, nie było w przeszłości prawdą, ale zostawmy to, tak. Nawet jeśli będą tkwili w korkach na Zakopiance e ekipy techniczne zostawmy to, tak. Jak na nasze warunki, ta trasa jest zbalansowana, jak na wyścig tygodniowy, wygląda w porządku. Może to nie jest kraj Basków, ale jest sporo górek. Są dwie czasówki, z czego jedna pod górę. Są etapy dla sprinterów, też nie takie całkiem proste. Jest ten tradycyjny finisz w Krakowie i nie mówię tego ze względu na to, że mieszkam 5 minut od tego finiszu, 5 minut na nogach od tego finiszu. Nigdy go zresztą, znaczy raz go oglądałem na kresce, zawsze sobie staję gdzieś tutaj na jednym z zakrętów, gdzie nie ma dużego tłumu i mogę się przyjrzeć kolarzom, jak sobie jadą. Czasami gdzieś przychodzę na na start pod, pod autobusy cenię to, że mam to pod domem, bardzo się tym cieszę, ale realnie rzecz ujmując to no niewiele jest takich miejsc nawet jeśli krakowskie Błonia nie mają super nawierzchni gdzie jest taka sceneria na finish w Polsce, gdzie jest Wawel Kościół Mariacki w tle, jak dobrze wykadrować zdjęcia to one mogą być naprawdę spektakularnie. Gdzie jest ta wielka łąka w Krakowie, czyli błonia, może to nie jest Central Park, ale prawie. Więc generalnie to jest taki charakterystyczny punkt. I takich charakterystycznych punktów na trasie Tour de Pologne od lat generalnie brakuje, to jest jeden z nich. No i nie ukrywajmy tak, Kraków jest jednym z najbardziej turystycznych miast w Polsce, ściąga tych ileś tam milionów turystów w roku. UNESCO, Dziedzictwo Kultury, Stolica Królów Polskich. Czego tam Czesław Lang nie chce sobie do tego dopisać, to tutaj to się trochę samobroni, Kraków płaci grube pieniądze rokrocznie rocznie za promocję. Kwestie obecności w telewizji odpuśćmy, nadal podobno jest to gdzieś tam transmitowane do wielu krajów w jakichś pobocznych telewizjach. W Eurosporcie póki co, o ile się nie mylę, nadal tego nie będzie, więc nadal Tur de Polo nie jest produktem na rynek wewnętrzny, ale trasa jest fajna, trasa jest selektywna, trasa będzie dynamiczna, dla każdego coś fajnego, i co jest istotne w tym roku, lista startowa jest fajna. Z tym bywało różnie. Owszem, jest Jonas Vinegor, największa gwiazda, jeden z najlepszych kolarzy na świecie obecnie, więc tutaj w ogóle czapki z głów. Udało się go, nie wiem czy pasowało mu to do, do planu startowego, czy nie wiem, miał tutaj zadziałał, trudno powiedzieć, nie wiem, nie wnikam. Jest Jonas Vinegor, mamy gigantyczną gwiazdę na starcie, tak? To jest, to jest w ogóle... Duża rzecz, ale oprócz tego lista startowa jest naprawdę na wysokim poziomie. Na Pro Cycling Stats jest ten współczynnik jakości listy startowej. W tym roku to jest 595. To jest mniej punktów niż te największe etapówki, niż właśnie Tirano, Paryżnica, Tour de Suisse, Dufine, ale już troszkę bliżej do Normandii, także i wyraźnie lepiej. Niż te mniejsze, czyli niż Turdanauder na początek sezonu, niż Emiraty. Więc. To jest bardzo spokojna startowa, muszę powiedzieć. No bo jeśli, jeśli popatrzymy na to, kogo, kogo mamy, no to właśnie, jeśli chodzi w ogóle o topowych zawodników, no to jest Winegor, jest Pedersen, który powinien się dobrze czuć w takich pagórkach. Są naprawdę dobrzy, dobrzy, dobrzy sprinterzy. No bo jeśli popatrzymy, no to poza, poza Pedersenem jest Olaf Koi, jest Melier, jest Bauhaus, jest Bennett, jest Molano, jest Gerben Tysen, jest Danny Van Popel, jest Dainese, jest Ackerman. Scalep Iwen, który ostatnio wraca do dobrej dyspozycji. Także naprawdę to jest super grono sprinterów. Także te etapy, te etapy sprinterskie, które będziemy mieli, czyli Kraków na koniec, wcześniej będą Katowice. Tam może być troszkę triki przejazd przez jurę. Sprinterów to realnie nie zmieni. Wiadomo, że nie zmęczy. Wiadomo, że wysokościówki na stronach Lankimu są zawsze przesadzone. Więc Katowice to będzie taki etap klasykowo sprinterski. No i prudnik podobnie wcześniej jakieś górki, ale końcówka na Opolszczyźnie. W płaskim terenie swoją drogą jechałem tamtędy wczoraj, wracając z zawodów MTB i generalnie to są przepiękne okolice, więc ja się bardzo cieszę. Mam Mam nadzieję, że telewizja pokaże to w ładny sposób. I generalnie ten wyścig w ogóle ma duży potencjał telewizyjny, bo przejeżdża przez bardzo ładne okolice. O tym jeszcze za chwilkę w kontekście zawodników, którzy mogą powalczyć w klasyfikacji generalnej, bo tutaj no naprawdę, naprawdę wygląda to. Wygląda to Wygląda to po prostu konkretnie, tak? Wygląda to konkretnie, no bo mamy jeśli chodzi o klasyfikację generalną, mamy Winegora, mamy Bilbao, mamy pardeta, który jest w dobrej formie, mamy Ulissiego, Mohorica, Majka, Keldermana, Walensa, Onleja, Sheffielda, y, Parapountra. E, może ktoś tam się jeszcze pojawi, bo trzeba pamiętać, że tutaj mamy właśnie dwie czasówki w kontekście telewizyjności. No to pod hale wygląda, bo jadą, dzisiaj do jadą w tym roku do Bukowiny telewizja polska nauczyła się pokazywać, ekipa, która to realizuje, nauczyła się pokazywać Podhale pięknie jak kolarze jadą grzbietami na Podhalu z Tatrami w tle, to wygląda to pięknie i nawet może jest lepiej, że Czesław Lang wszędzie jest stawiam swoje reklamy, swoje balony, swoją pneumatykę, płachty i tak dalej, bo to zasłania część tego paskudztwa podhalańskiego, które jest zareklamowane straszliwie. Tutaj mamy przynajmniej jakąś spójną, spójną identyfikację wizualną i nie wygląda to, nie wygląda to tak źle. <laughs> Dolny Śląsk jest przepiękny, Sudety są piękne, Kotlina kłódka jest piękna, jest coraz więcej dobrych dróg. Mam nadzieję, że nie będzie takich w top jak w zeszłym roku, gdzie jeździ po jakichś turbokraterach. Ale to wszystko naprawdę... Można pięknie pokazać. Także słyszycie sami, nawet ton głosu mam inny niż w zeszłym sezonie, że jestem dość entuzjastycznie nastawiony do tego wyścigu. Bo to, co zaproponowano, jeśli chodzi o trasę, mi się podoba i tak naprawdę no, ekipy przywożą tutaj naprawdę spoko składy. Więc tak, jeszcze raz, dwa, trzy, szybciutko. Przechodzę przez trasę, pierwszy etap górzysty, meta w Karpaczu, to nie są super trudne góry, nie, ale będzie fajna, dynamiczna końcówka, finish taki ala la wyścigi klasyczne myślę, to... Pamiętajcie, to nie jest tur dla górali. Zobaczymy, jak tutaj odnajdzie się w takim chaosie, w, w tych mniejszych, stosunkowo mniejszych drużynach. W sensie nie, nie mniejszych drużynach, tylko chodzi o to, że generalnie tych zawodników walczących o zwycięstwo będzie stosunkowo mało. Te grupki takich top zawodników, które walczą na tych górzystych finiszach, nie będą duże. Więc to będzie taka, w zasadzie to będą takie końcówki, ale. Końcówki klasyków. Zobaczymy, jak winegor się w tym odnajdzie. Więc mamy górzysty etap w Karpaczu. Mamy górzystą czasówkę w Karpaczu. Nie krótką, 15,4 km. Następnie mamy etap ten w wałbrzysko w sudecko w kłocki z przełęczami, z metą w dusznikach. Wygląda to, naprawdę, wygląda to naprawdę konkretnie i selektywnie. To może być królewski etap tego wyścigu, a nie bukowina, zobaczymy. Następnie mamy Prudnik, czyli etap sprinterski, ale bardzo malowniczy. Mamy etap jurajsko-śląski. Zawodnicy będą się kręcić kręci po okolicach znanych krakowskim i podkrakowskim kolarzom. Skała, Olkusz, Ojców... Przepięknie również, również przepięknie. Pieskowa skała i tak dalej. I finisz miejski, finisz w Katowicach. Miejmy nadzieję, że bez jakichś problemów. Następnie etap podhalański, małopolsko-podhalański, z Wadowic przez, właśnie, przez podhale do do Bukowiny przez Krowiarki, przez Zawoje. Również będzie pięknie. Trochę przewyższenia, trochę stromych podjazdów, trochę dużych podjazdów, w sensie długich takich jak Krowiarki. Jak na polskie warunki to jest bardzo spoko. No i finish sprinterski w Krakowie, ale wcześniej też troszkę, troszkę podkrakowskich pod krakowskich górek. Start w Wieliczce. W związku z tym też w ikonicznym miejscu, a to, to jest ważne. Stawiam, że tutaj po Igrzyskach Olimpijskich, po Tour de France jeśli Winegor nie zrobi przewagi na tej górzystej czasówce, to będą walczyć ci zawodnicy z takiego troszkę drugiego szeregu. Ale to nic, zapowiada się. Trasa jest fajna, stawka jest mocna, zapowiada się fajna rywalizacja na każdym z etapów. Więc mówię to pierwszy raz od lat: śledźcie Tour de Poloń, bo to może być naprawdę fajny wyścig. To może być jedna z fajniejszych tygodniowych etapówek w tym sezonie. Nie tych takich największych ale z punktu widzenia sportowego, sportowych emocji, to może być naprawdę spoko. Będą oczywiście codzienne zapowiedzi na Facebooku w takiej formie jak zawsze, nie tak obszernej oczywiście jak na Tour de France, ale krótki skrót wydarzeń z dnia poprzedniego i zapowiedź dnia kolejnego. I ja nie mam zielonego pojęcia jak to wszystko ogarnę, ponieważ właśnie zaczyna się kobiety Tour de France, kobiety Tour de France avec Zwift. Jakiś to jest Tour de France, skoro w prawie połowa jest w Holandii i Belgii. No tak takiż jest. Um, co jest istotne, tutaj trzeba powiedzieć dosyć istotną rzecz. Kolarstwo kobiece rozwija się czy pod presją UCI, czy pod presją społeczną, jest rozwijane. Wydaje mi się, że w tym momencie odrobinkę za szybko w stosunku do zasobów ludzkich i nie mam na myśli jakości zasobów ludzkich, tak mówię brzydko i korporacyjnie, tylko ilości zasobów ludzkich, krótko mówiąc, troszkę zaczyna brakować zawodniczek, to znaczy te topowe zawodniczki, które są na bardzo wysokim poziomie, zaczynają się ścigać cały sezon i troszkę trudno jest im pogodzić starty w klasykach, starty w tych etapówkach, których jest coraz więcej, bo mamy IWLT, o której Wam praktycznie w ogóle nie opowiadałem, które w czasie Giro d'Italia i Giro Italia, który jest w czasie tego dorocznego Tour de France, i teraz Tour de France, który prawdopodobnie będzie w najbliższych latach najważniejszym wydarzeniem, oprócz klasyków, oprócz Strade Bianche, oprócz Flandry-Par-Joubert-Ardenów, będzie najważniejszym wydarzeniem przez najbliższe lata w kobiecym kolarstwie. Ale znów trasa jest mega fajna. Startujemy w Holandii, w Rotterdamie etapem sprinterskim. Następnie mamy coś, czego dawno nie oglądaliśmy na wyścigach męskich, co pozostaje. Zostaje tylko na mniejszych imprezach. Natomiast mamy dwa etapy, jednego dnia w Rotterdamie. Etap płaski, sprinterski 70 km, a po południu krótka płaska czasówka. Zatem to bywało w. w przeszłości na wyścigach męskich, to bywało w przeszłości nawet na Tour de France, ale zostało przycięte przez UCI. no i teraz wraca na kobiecym Tour de France. Następnie etap trzeci z Walkenburga do Liège, czyli połączenie Amstel Gold Race z Kaubergiem, z Bemelerbergiem, z liège z liège z Laredut, Scott z de Forge i Scott de la Roche au Foucault. Jeszcze z premią bonusową niedaleko przed metą i z finiszem w Liesz. Selektywny etap po czasówce to tutaj będą prawdopodobnie największe różnice w pierwszej części wyścigu. Następnie etap taki płasko już powrót do Francji. Pagórkowa to płaski i raczej ucieczkowy lub sprinterski. Kolejny etap 16 lipca, etap szósty, już nieco większe górki w Burgundii, ale to raczej też, raczej ucieczkowo, raczej ucieczkowy. No i wielki finisz etapy 7 i 8, bardzo, bardzo konkretne Alpy. Etap siódmy Le Grand Ponard, finisz na podjeździe, niby druga kategoria, ale myślę, że to będzie już selekcja i sprawdzenie nóg. No i wielki finisz, etap numer 8 z LEGRAM Bonnard przez Glandon na Alp Duess. I tak jak w zeszłym roku, panie mierzyły się z legendarnym Tourmalem, tak w tym roku zmienią się, zmierzą się z Alp Duess. I to jest budowanie marki kole, kobiecego kolarstwa na Alp Czekamy w męskim kolarstwie już od jakiegoś czasu. Myślę, że organizatorzy Tour de France i ASO boją się wpuścić tam kolarzy w takiej formie, ponieważ nie ukrywajmy, z dużym prawdopodobieństwem pan. Padną tam rekordy pantaniego i Armstronga. Panie, które będą jechały kilka minut wolniej, no w przypadku pań, to jest bezpieczne wizerunkowo. A z drugiej strony, panie są otaczane legendą Albduess. W związku z tym wygląda to, wygląda to naprawdę fajnie. Zapowiada się fajne, konkretne ściganie. Natomiast wspomniałem o pewnych brakach w kapitale ludzkim. W potencjale ludzkim. I owszem, mamy mocną listę startową. Natomiast no troszkę, troszkę panie są podmęczone tą ciągłą, ciągłą gonitwą z sławą, punktami i pieniędzmi. Nie ma ich aż tak wielu. Może być tak, że etapy sprinterskie będą bardzo ciekawe, bo mamy Lorene Wibes, mamy Elize Balsamo, mamy Marianne Woz wszystkie trochę podcięte po igrzyskach, ale co jest istotne, mamy osrebrzoną na torze Darię Pikulik, która w ogóle ma drugą najwyższą liczbę punktów w rankingach pro stats wśród sprinterek obecnych w peletonie tegorocznego kobiecego Tour de France mamy Martelach, która naprawdę fajnie jechała na igrzyskach i zobaczymy, czy na tych etapach nie całkiem sprinterskich, ale odrobinkę cięższych, które tutaj wspomniałem, są przynajmniej dwa, jak Marta Lach sobie, sobie poradzi. Więc to, to, wygląda, to wygląda naprawdę fajnie. Natomiast no, jeśli chodzi o zawodniczki, które będą się liczyły w klasyfikacji generalnej, no to mamy przede wszystkim Demi Wolering, która ten sezon ma średnią udany. Mamy Juliet Lebu, no i mamy Katarzynę. Nie wiadomo, oczywiście jest jeszcze Mavi Garcia, jest Cecilia Utrup Ludwik. Natomiast no, Katarzyna, nie wiadomo, będzie tutaj celowała. Przynajmniej w podium, przynajmniej w zwycięstwo etapowe, a kto wie, czy nie coś więcej. Wydaje się, że te kopeki po nieudanych igrzyskach tutaj nie ma, ona postawiła, postawiła prawie wszystko na igrzyska. Wydaje mi się, że w zeszłym roku ta lista startowa była mocniejsza, ale tak czy inaczej wygląda to fajnie. No i cóż, no trzeba będzie dzielić trzeba będzie dzielić uwagę. Między Tour de a, między Tur de Poloń a... Kobiecy Tour de France. Co jest dobre, to etapy kobiecego Tour de France, przynajmniej te ze, stanu, ze startu wspólnego, będą się kończyły o ile dobrze patrzyłem, około godziny 16. W związku z tym nie aż tak późno Tour de France będzie się kończył później. I jedyna uwaga: no to etap Salbduers kończy się późno, kończy się prawie o 19. A tak to, tak to myślę, że damy radę to wszystko ze sobą. Pogodzić i połączyć, ale uff, to będą ciężkie dni zarówno dla mnie, jak i dla Was, jak i dla zawodników, którzy no, muszą łapać formę po Tour de France przed Vuelta w kontekście są Mistrzostwa Świata, zarówno dla Pani, dla Panów. Także robi się ciasno, robi się ciężko, wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale damy radę. Także moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na Facebooka. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!